Na stronach internetowych, na profilu izraelskich sił zbrojnych IDF mapa alarmów przeciwlotniczych. To jest bardzo obszerna mapa, zaraz pewnie nasza reżyserka będzie w stanie ją pokazać. Na profilu X IDF, profil izraelskich sił zbrojnych, pokazuje miejsca, w których te alarmy w tej chwili obowiązują. A z nami jest Katarzyna Gujska, redaktor naczelna Nowego Państwa, zastępca redaktora naczelnego Gazety Polskiej, Gazety Polskiej Codziennie, dziennikarka, która była na tych wielu wojen, wiele toczyło się na terenie Izraela, gdzie Izrael z Palestyńczykami, z różnymi organizacjami terrorystycznymi wspieranymi przez Iran walczy od lat. Taką wojnę z bliska, na miejscu. Katarzyna Gujska widziała, jak patrzysz na to, co w tej chwili się dzieje, jak rozumieć ten atak, który no jest, trwa, widzimy to, nie mamy wszystkich informacji, ale jest ewidentnym, że ten atak trwa i że po drugiej stronie jest już nie tylko Izrael, ale również jego sojusznicy, to już w oficjalnych informacjach się w zasadzie pojawia. No rzeczywiście witam Państwa bardzo serdecznie. Też media saudyjskie informują już bardzo obszernie o tym, że drony, które miał wystrzelić Iran i rozumiem, że wystrzelił, zostały strącone w dużej liczbie poza terytorium Izraela, czyli zanim doleciały do terytorium Izraela. Ja myślę, że odpowiadając na to pytanie, które zadałeś, to należy powiedzieć, że to jest na pewno zaskoczenie dla samego Izraela. Ja jeszcze kilka dni temu czytałam raporty ludzi, którzy przez całe lata odpowiadali za bezpieczeństwo, za służby specjalne tego państwa i w tych raportach wyrażali przekonanie, że Iran nie zaatakuje bezpośrednio Izraela. Zresztą to pierwszy taki atak w historii. Iran do tej pory prowadził zupełnie inną politykę, posługiwał się organizacjami, które sobie wyhodował, wręcz państwami, które sobie wyhodował, bo jeżeli mówimy o Hezbollahu, który tak naprawdę zarządza Libanem, no to mówimy o po prostu o tym państwie, którym Iran się posługuje. I Izraelczycy do tej pory byli przekonani, że Iran przede wszystkim w tej chwili skupiony jest na destabilizacji sytuacji w Jordanii, a tak naprawdę obaleniu rządzącej tam rodziny królewskiej. I rzeczywiście takie działania od kilku miesięcy w Jordanii, taka destabilizacja sytuacji jest zauważalna. Tam służby i jordańskie bardzo mocno działają już od kilku ładnych miesięcy. Stąd ten dzisiejszy atak jest na pewno w Izraelu bardzo dużym zaskoczeniem. Jest zaskoczeniem, ale z drugiej strony był spodziewany od dłuższego czasu. Czy możesz powiedzieć więcej o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w Syrii w związku z tym, co 7 października no, w pewnym sensie zmieniło również tę geopolityczną sytuację wokół spraw, które nas interesują ze względu na geografię i nasze sąsiedztwo najbardziej. Chodzi o oczywiście atak na Izrael 7 kwietnia, który no, w pewnym sensie odciągnął uwagę świata od rosyjskiej inwazji trwającej przecież już trzeci rok na Ukrainę. Co wydarzyło się w ostatnim czasie? Ja jeszcze nawiążę do tego, co ty przed chwilą powiedziałeś, bo rzeczywiście te komunikaty były wysyłane, ale komunikaty takie zupełnie oficjalne, że być może coś takiego jest przygotowane i że no, jakby Izrael wypowiadał się na ten temat, na temat tego ataku, ale jeżeli, ja mówię, to jest moim zdaniem tylko pewien teatr, który został zastosowany. Przepraszam Kasiu, przerwę ci na moment, jeśli mogę prosić. Nasi widzowie widzą w tej chwili działanie izraelskiej obrony przeciwrakietowej nad Betlejem. To są rakiety, które nad Betlejem są w tej chwili zestrzeliwane przez izraelską obronę. Bardzo proszę, kontynuuj.
Betlejem, czyli autonomia palestyńska. Więc co innego wynikało z tych komunikatów oficjalnych, a co innego jednak z raportów, które już analitycy w różnych mediach takich bardziej specjalistycznych izraelskich zamieszczali. Ja już nie chcę wchodzić w te szczegóły. Jeżeli pytasz mnie o Syrię, to ten zabicie. Zdaniem rządu izraelskiego, organizatorów i strategów, bo tak są nazywani, najazdu Hamasu, który rozpoczął się 7 października ubiegłego roku, to właśnie miało miejsce w Syrii, w Damaszku. To jest ten atak na placówkę dyplomatyczną Iranu, tak on jest nazywany, 1 kwietnia nastąpił. Już w tej chwili nawet media irańskie, pisząc o tym ataku i o ofiarach, które w tym ataku, znaczy tych celach izraelskich, które w tym ataku zostały zneutralizowane, piszą wprost, że były to osoby odpowiedzialne za planowanie ataku Hamasu z 7 października. Oczywiście w mediach izraelskich przedstawiane są te osoby jako bohaterowie, no ale jakby jest to oficjalne potwierdzenie, że Iran był bardzo mocno zaangażowany w przygotowanie wojny, tego najazdu, bo trudno to też nazwać wojną, najazdu Hamasu na Izrael. Ja tylko poinformuję naszą reżyserkę, że na profilu Visegrad 24 12 minut temu umieszczone zostały zdjęcia, które umieściła redakcja I24 News francuska, które pokazują działanie z kolei właśnie kopuły nad samą Jerozolimą. To by oznaczało, że już od jakiegoś czasu te pociski bezpośrednio znajdują się już nad Izraelem i po prostu tam w tej chwili trwa w powietrzu ta część walki. Widzimy część zdjęć tego rodzaju na naszej antenie. Jakie mogą być konsekwencje? No bo trudno spodziewać się, żeby Izrael nie odpowiedział na ten atak i trudno zakładać, żeby Iran z kolei nie spodziewał się, że Izrael odpowie. Jedno i drugie państwo to kluczowe elementy takiego, nie powiem duopolu, no ale dwóch bloków, które w tej chwili w świecie stoją naprzeciwko siebie. Niektórzy twierdzą, że wręcz od kilku lat są w stanie swego rodzaju zimnego napięcia, zimnego pokoju, czy gorącego pokoju, a może nawet kolejnej zimnej wojny. Czy mieliśmy wypowiedź rzecznika premiera Netanyahu, który powiedział, że będzie ta odpowiedź stanowcza, zdaje się, i jasna. Nie wiemy, co to w tym momencie oznacza, ale tak naprawdę myślę, że nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiemy, jakie będą konsekwencje tego, co teraz się dzieje, konsekwencje w samym Izraelu. Myślę, że trwają po pierwsze w tej chwili bardzo intensywne działania wojskowe, ale nie mniej intensywne działania dyplomatyczne, bo eskalacja sytuacji na Bliskim Wschodzie to jest scenariusz wręcz niewyobrażalny, który będzie miał konsekwencje dla bezpieczeństwa na całym świecie, również dla nas. Ja słucham jakiś czas temu na antenie Republiki, gościem był Maciej Kożuszek, który mówił o tym, że ta wojna, która jest za naszą granicą, jest oczywiście dla nas wojną ważniejszą, bo jest po prostu za naszą granicą. Mówię oczywiście o wojnie pomiędzy Rosją a Ukrainą, ale bezsprzecznie podpalenie Bliskiego Wschodu będzie miało nie mniejsze konsekwencje zarówno dla naszego bezpieczeństwa, jak i dla naszej gospodarki, bo przypomnijmy, że to jest też obszar, który ma gigantyczne znaczenie na rynku energetycznym przez cieśninę Ormuz, którą Iran jest w stanie, a przynajmniej jest w stanie próbować zablokować, przepływa 20% światowej ropy, to można uzupełniać te dostawy innymi drogami, ale to jest na pewno
na pewno mniej wydajny sposób i dużo wolniejszy. Ja spoglądam w tej chwili na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w serwisie X na Twitterze. Komunikat umieszczony tam przez MSZ o godzinie 0:36 brzmi tak. Polska z całą mocą potępia ataki rozpoczęte przez Iran na Izrael. Wzywamy Iran i jego sojuszników do zachowania powściągliwości i natychmiastowego zaprzestania działań wojennych. Sformułowanie działań wojennych znajduje się w tym komunikacie. Priorytetem jest zapewnienie stabilności i pokoju w regionie. W jaki sposób, nie wiem, czy mamy połączenie również z Tomaszem Sakiewiczem, naszym redaktorem naczelnym. Tak, mamy. Tomasz również nas słyszy. Tomku, ta układanka geopolityczna w zasadzie od momentu wybuchu rosyjskiej wojny i rosyjskiego ataku na Ukrainę miała taki podtekst, że zarówno dostarczanie tych dronów Szahid, jak i wsparcie, jakiego Iran udzielił Rosji, jak i ta cicha akceptacja, którą uzyskał Władimir Putin dosłownie w ostatnich godzinach przed rozpoczęciem tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, od samego początku budziły pytanie. Od początku było wiadomo, że w jakimś sensie ten Bliski Wschód z jednej strony, a z drugiej strony również Tajwan będą użyte w tej no jednak globalnej rozgrywce. Jakie jest znaczenie tego, co widzimy, twoim zdaniem? No, mamy rozlewanie się wojny, w której bierze udział coraz więcej państw, w której już bezpośrednio są zaangażowane Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, no bo ich siły bojowe uczestniczą w tej chwili w niszczeniu irańskich dronów. Jeżeli nastąpi kontratak ze strony Izraela, to na pewno będzie z udziałem Stanów Zjednoczonych. Wyobrażam sobie wręcz użycie ich lotniskowców, bo Izrael nie posiada tego typu środków, które by mogły spowodować szybkie uderzenie na Iran. Może użyć lotnictwa, ale lotnictwo to jest trochę szybciej niż drony. No więc będzie to skoordynowane, a to oznacza tylko tyle, że wojna, którą zaczął Putin w sposób już taki pełny 24 lutego 2022 roku, rozlewa się na cały świat. Sojusznicy Putina rozpętali piekło w zasadzie wraz z atakiem Hamasu na Izrael. Już w tej chwili otwarcie wciągają to Stany Zjednoczone. Mieści się to w logice strategów. Jeżeli jakiś kraj ma zbyt duże wsparcie swoich sojuszników, to tych sojuszników należy zaangażować w inne konflikty. I dokładnie tak postępuje Rosja. W to się zaangażował Iran, czy to pod wpływem Rosji, czy też realizując swoje interesy, czy też uciekając przed swoimi problemami wewnętrznymi, bo one narastają. Na pewno w taki czy inny sposób w to są zaangażowane Chiny. Pytanie tylko, czy Chiny będą się przyglądać, jak Rosja, Iran i kraje arabskie, które pewnie jakoś tam będą wspierać atak na Izrael, zwykle niechętne Iranowi, ale tutaj na pewno będą wspierać ten atak, przynajmniej część z nich, będą się wykrwawiać, a Chiny po prostu będą w sposób pokojowy zwiększać swój potencjał, czy też skorzystają na przykład i zablokują ciśnienie tajwańskie, a może nawet dokonają jakichś agresywnych kroków wobec Tajwanu. No, dzisiaj świat przestał być stabilny, podpala się coraz bardziej. I na pewno dla Putina, który tonie w tej wojnie z Ukrainą, to, co się dzieje, jest na rękę. To, co widzą państwo na dwóch oknach na ekranie, to zdjęcia, które opublikował w swoim serwisie w portalu X, serwis I24 News, izraelski serwis, zdjęcia umieszczone w sieci około 25 minut temu. Według opisu, który umieszczony został w serwisie I24 News w wersji francuskiej, czyli I24 News Française, to jest godzina, już państwu mówię, która to jest godzina, to jest umieszczone o godzinie, przepraszam, już państwu mówię, o godzinie 1:01, więc to są zdjęcia umieszczone
dosłownie 13 minut temu w sieci. Mamy również przekazy na żywo z Tel Awiwu. To ja jeszcze spytam Katarzynę Gujską o to, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takich komunikatów, które w zasadzie słyszymy od lat. Słyszymy o atakach Hezbollahu, słyszymy o atakach Hamasu, słyszymy o różnego rodzaju podmiotach, które wykorzystywane są do ataków głównie na Izrael. Za chwilę odzyskamy połączenie z Katarzyną Gujską, za chwilę do niej wrócimy. To w takim razie jeszcze raz pytanie do Tomasza Sakiewicza. Może jeszcze pokażmy, przepraszam, bo możemy odtworzyć oświadczenie rzecznika izraelskich sił zbrojnych. Bardzo proszę naszą reżyserkę, jeśli możemy, o to, co IDF... Bardzo proszę. Direct attack from Iranian soil towards the state of Israel. We are closely monitoring Iranian killer drones that are en route to Israel sent by Iran. This is a severe and dangerous escalation. Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness ahead of this large-scale attack from Iran. Together with our partners, the Israel Defense Forces is operating at full force to defend the state of Israel and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill. I will keep on updating you. Thank you. To informacja od rzecznika izraelskich sił zbrojnych. Katarzyna Gujska jest z nami ponownie. To ja spytam o to raz jeszcze. Nazwy takie jak Hamas, takie jak Hezbollah, ostatnio również Houthi, to są nazwy, które znamy bardzo dobrze z wszystkich serwisów informacyjnych, jakie docierają do nas ze świata, ale na czym polega różnica pomiędzy bezpośrednimi atakami dokonywanymi przez Iran, przez samo państwo, a te organizacje, które są od Iranu zależne, no ale same tą organizacją, czy same tym państwem bezpośrednio nie są. Amerykanie używają takiego sformułowania proxy. No my mamy pewnie parę terminów również w języku polskim na to, jak ocenić tego rodzaju bojówki, które działają w imieniu innego państwa, choć nie bezpośrednio pod jego flagą. No ja zwracam uwagę, że określenie bojówka nie do końca oddaje charakter tych organizacji, o których mówimy, bo Hezbollah to jest potężna organizacja, nie tylko militarna, która po prostu rządzi Iranem. Z kolei Hamas to jest potężna organizacja, też nie tylko militarna, która rządzi Strefą Gazy, ale ma jeszcze mnóstwo różnych połączeń ze światem arabskim. Więc no, to jest coś więcej niż bojówka. To są jednak, no, jeżeli nawet nie państwa, no bo trudno Gazę ze względu na swoją wielkość nazwać państwem, ale jednak są to no, armie, które Iran sponsoruje, które Iran wspiera, wyposaża, wspiera technologicznie, szkoli, finansuje i zapewnia różnego rodzaju no, wsparcie, które jest potrzebne. To tak jak teraz mieliśmy do czynienia z tym atakiem 7 października, czyli ten najazd Hamasu na Izrael. Ale ja myślę, że warto w tej sytuacji, zastanawiając się nad tym, jakie będą konsekwencje, spojrzeć trochę szerzej, bo my ustawiamy tą sytuację w taki sposób, że jest Iran i jest Izrael, ale to jest bardzo poważne uproszczenie, dlatego że my mamy do czynienia ze starciem świata również szyickiego i sunnickiego, bo proszę pamiętać, że tutaj poproszę od razu reżyserkę o wyłączenie od słuchu, bo siebie bardzo mocno słyszę i nie jestem w stanie z Państwem rozmawiać. To za chwilę postaramy się nad może tym... Może się udało. Nie, jeszcze się nie udało, ale może się za uda, chwilę więc nad tym... postaram się mówić, a wtedy poproszę o działanie.
Iran chce za wszelką cenę zdobyć całą granicę Izraela zachodnią, czyli przejąć również Jordanię, ale jego celem jest nie tylko uderzenie w Izrael. Jego celem jest zdominowanie całego świata islamskiego. Stąd też te walki z Jordanią, która na pewno jest przeciwnikiem Iranu, ale najważniejszym przeciwnikiem Iranu poza Izraelem jest oczywiście Arabia Saudyjska. Więc na ten konflikt należy patrzeć jako na konflikt znacznie poważniejszy i bardziej skomplikowany. Dlatego też mówiłam o tym, że jeżeli on będzie eskalował w sposób niekontrolowany, choć wydaje mi się, że na dziś to tak, na teraz to tak nie wygląda, to tam może zapalić się cały region i to jest niezwykle niebezpieczna sytuacja pod każdym względem. Ona jest oczywiście niesamowicie korzystną sytuacją dla Federacji Rosyjskiej. Tomek ma w 100% rację. To odciąga uwagę Stanów Zjednoczonych, świata zachodniego od Ukrainy, ale to również zmniejsza dostawy broni na Ukrainę. A to w tej chwili jest dla Rosji kluczowe. Wiemy o tym, że Rosja przygotowuje się do letniej ofensywy na Ukrainie. Wiemy o tym, że dostawy broni na Ukrainę w tej chwili bardzo mocno są ograniczone, więc im bardziej będzie płonął Bliski Wschód, tym mniej broni będzie szło na Ukrainę i to jest zupełnie jasne. Stąd im tam bardziej ta sytuacja będzie eskalować, tym również będzie bardziej eskalować sytuacja przy naszej wschodniej granicy. Dlatego właśnie, rozumiem, przyglądamy się temu, co dzieje się w tej chwili nad Izraelem, nad Jordanią, nad Syrią i nad Irakiem. Ja może od razu spytam o to również Tomasza Sakiewicza, bo bardzo wielu z naszych widzów może się wydawać, że sprawy, o których tutaj mówimy, są sprawami odległymi od nas, że dotyczą walki, napięć, być może nawet wojny, bo tutaj już nawet w komunikacie MSZ-u to sformułowanie jest użyte w tym właśnie kontekście, która jednak jest daleko od nas, ale z drugiej strony stawką w tej grze jest kwestionowanie pewnego porządku świata, który funkcjonuje w świecie po II wojnie światowej i z całą pewnością po zakończeniu zimnej wojny, bo zupełnie jasnym i deklarowanym otwarcie celem zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i tych pozostałych państw pozostających w sojuszu z Federacją Rosyjską jest zakwestionowanie globalnej pozycji, dominującej pozycji militarnej Stanów Zjednoczonych. A Izrael, podobnie jak Polska, podobnie jak Korea Południowa, podobnie jak Tajwan, to choć państwa terytorialnie dużo mniejsze niż Stany Zjednoczone, to absolutnie kluczowi partnerzy na świecie. To, co wydarzy się i co dzieje się wokół tej sprawy, może mieć olbrzymie znaczenie dla nas i może mieć olbrzymi wpływ na naszą sytuację. Jestem ciekaw, jak to skomentuje już w sensie politycznym. Ja wiem, że to nie jest moment na dyskusję i spory partyjne w Polsce, ale w Polsce istnieje pewien fundamentalny spór dotyczący naszego miejsca w świecie. Donald Tusk całkiem niedawno mówił o europejskiej pozycji niezależnej od pozycji Rosji czy Stanów Zjednoczonych. Tak jakby sama Europa miałaby być podmiotem, który trzyma dystans, być może nierówny, ale jednak dystans i do Waszyngtonu, i do Moskwy, no co myślę ma znaczenie w ocenie rzeczy takich jak te, które oglądamy w tej chwili. No dzisiaj się nie da trzymać dystansu, no tak może mówić tylko człowiek kompletnie nieodpowiedzialny. Żyjemy w świecie rosnących zagrożeń i trzeba mieć potężne sojusze i to realne sojusze, a nie zasłaniać się pięknoduchami, którzy nie do końca rozumieją, na czym polega światowa polityka. Bez wątpienia mamy do czynienia z sytuacją, w której nasi najwięksi sojusznicy, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, już są wprost zaangażowani militarnie, bo widzimy ich zaangażowanie wprost militarnie w wojnę.
nasi potencjalni wrogowie, czyli Rosja, wspierają Iran, wspierają drugą stronę, która atakuje sojusznika Stanów Zjednoczonych. A jeszcze do tego trzeba dodać, że Izrael na pewno, a Iran być może ma technologie atomowe. Izrael po prostu dysponuje przynajmniej 100-kilkudziesięcioma głowicami jądrowymi, być może jest ich więcej, środkami przenoszenia. Iran ma środki przenoszenia i jest podejrzewany o produkowanie lub być może nawet wyprodukowanie broni atomowej, w tym razie czego zresztą może wziąć od Korei Północnej czy Rosji. No więc mamy do czynienia z zagrożeniem najwyższego stopnia. Najwyższego stopnia, w którym nawet jeśli ta akcja, którą zaplanował Iran, miała mieć ograniczony charakter, może przestać mieć ograniczony charakter, a są kraje, które będą starały się ją eskalować. Oczywiście w pierwszej kolejności jest to Rosja. Nie wiadomo, jaką grę tu przeprowadzą Chiny. No mamy do czynienia na pewno z wielkim, dużym atakiem na ogromną skalę. Widać, że koordynacja tego ataku z różnych krajów, jak to się odbywa na Izrael, różnymi środkami uderzenia, to nie jest demonstracja, to jest wojna. I akurat w tym wypadku z MSZ-em się zgadzam. Jest to początek większej wojny, która być może potrwa kilka dni, ale która być może potrwa wiele lat. Ja spoglądam w tej chwili na takie podsumowanie najważniejszych informacji, które przygotowuje na żywo agencja Reuters. Co wiemy na tę chwilę, pyta Reuters i odpowiada, że strażnicy rewolucji irańscy poinformowali o wystrzeleniu dziesiątek dronów i pocisków w stronę Izraela. Iran stwierdził, że to odpowiedź na izraelskie uderzenie na Damaszek, na konsulat 1 kwietnia, w którym zabitych zostało 7 oficerów gwardii rewolucyjnej, tej właśnie jednostki. Wspominała o tym Katarzyna Gujska. Oni uznawani byli przez Izrael za strategów planujących i tych ludzi, którzy zaplanowali przeprowadzenie ataku 7 października. Irańska misja do Narodów Zjednoczonych stwierdziła, że Iran tą sprawę uważa za skonkludowaną. Izraelskie siły zbrojne stwierdziły, że ponad 100 dronów w kilka godzin dotrze do swoich celów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wrócił do Waszyngtonu, spotyka się ze swoją ekipą doradców do spraw bezpieczeństwa. Amerykańskie i brytyjskie samoloty były zaangażowane w zestrzelenie dronów, które były skierowane w stronę Izraela nad terytorium Iraku i Syrii, nad pograniczem Iraku i Syrii. To jest informacja, którą podał izraelski kanał 12, najbardziej oglądana telewizja informacyjna w Izraelu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zorganizował spotkanie gabinetu w siedzibie Ministerstwa Obrony. Widzieliśmy zdjęcia z tego spotkania. Państwa Unii Europejskiej, Wielka Brytania, Francja, a także Meksyk, Czechy, Wielka Brytania, Holandia, wszystkie potępiły atak Iranu, a my cytowaliśmy również stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które potępiło atak, który nazwało działaniami wojennymi. Katarzyna Gujska, pytanie o to, bo warto może przy tej okazji o tym powiedzieć, jak duże znaczenie w tej chwili, wspominałaś o tym w swojej wypowiedzi przed chwilą, poproszę o jej rozwinięcie, jak duże znaczenie w tej chwili dla naszego bezpieczeństwa i dla sytuacji pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą ma odblokowanie dostaw broni głównie ze Stanów Zjednoczonych. Myśmy mieli kilka takich informacji w ostatnich godzinach o spotkaniu Donalda Trumpa, spikera Johnsona, którzy przedstawili pewną koncepcję, pewien plan, no ale ta sytuacja w tej chwili już no, wygląda dużo gorzej niż wyglądała jeszcze powiedzmy pół roku temu. No rzeczywiście wygląda dużo gorzej, bo no, trudno oczywiście ocenić, choć jakimiś tam informacjami dysponujemy, jaki jest w tej chwili ten strumień
zaopatrzenia Ukrainę w broń. No ale wiemy, że on jest dużo, dużo węższy niż był jeszcze latem ubiegłego roku. Niektórzy nawet twierdzą, że to jest mniej więcej 1/10 tego, na co mogli liczyć Ukraińcy w lipcu czy w sierpniu. A jeżeli tak jest, to oznacza, że Ukraińcy będą mieli poważny problem z ewentualną i planowaną, spodziewaną na pewno ofensywą wojsk rosyjskich, która ma się rozpocząć wczesnym latem, czy na przełomie wiosny i lata. To pewno zresztą dla nikogo nie jest zaskoczeniem. To jest właśnie ten moment, kiedy takie działania na dużą skalę są na tym terenie po prostu możliwe. I tu jest zagrożenie przełamania ukraińskiego frontu. Więc ta sytuacja, z którą dziś mamy do czynienia na Bliskim Wschodzie, my ją komentujemy nawet w nocy, pokazujemy na żywo, nie dlatego, że jesteśmy zainteresowani jakimiś odległymi miejscami na świecie, tylko dlatego, że ona ma bezpośrednie przełożenie na nasze bezpieczeństwo. Ty wspomniałeś o tej Syrii i o tym uderzeniu izraelskim. Ono było naprawdę niezwykle precyzyjne. Tam zostały zlikwidowane kluczowe osoby, które stanowiły takie łączniki pomiędzy reżimem Baszara al-Assada i Hezbollahem. I między innymi tam został zabity generał Mohammad Reza Zahedi, który był i jest określany już przez samych Irańczyków jako osoba, która zaplanowała ostateczny ten kształt operacji z 7 października. Więc siły specjalne Izraela doskonale wiedziały, w jaki cel uderzają, i rzeczywiście uderzyły Iran niezwykle skutecznie. No i zobaczymy, co dalej będzie się działo, czy tą eskalację uda się powstrzymać, bo na pewno te działania dyplomatyczne w tej chwili są niezwykle intensywne. I jak ta sytuacja... Ale to ja od razu spytam o to. Ja od razu jeżeli będzie eskalować, będzie miała bezpośrednie przełożenie na nasze bezpieczeństwo pod każdym względem. Ja o tę eskalację spytam i ciebie, i Tomasza Sakiewicza. Washington Post w swoim serwisie online 3 minuty temu podał informację, która jest rozwinięciem i komentarzem również redakcyjnym do informacji, którą przed chwilą również podawaliśmy na naszej antenie za agencją Reutersa, o tym, w jaki sposób misja Iranu przy ONZ opisała to zdarzenie, stwierdzając, że zdaniem dyplomatów akredytowanych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ten atak, ta odpowiedź Iranu w stronę Izraela zamyka kwestię z perspektywy Iranu, sugerując, no ja może przeczytam to, co pisze i komentuje w tej sprawie Washington Post, pisze tak, że w ten sposób tytułuje swoją depeszę. Iran stwierdza, że ten atak mógł być końcem, czy może być końcem konfliktu z Izraelem. Ta misja właśnie stwierdziła, że te ataki mogą zakończyć tą sprawę. Sprawa może być zamknięta i skonkludowana, ale ostrzegła, czy misja ostrzega w swoim komunikacie, że jeśli Izrael zrealizuje kolejny błąd, odpowiedź Iranu będzie znacząco bardziej dotkliwa. Misja stwierdza również, aby Stany Zjednoczone trzymały się z daleka od konfliktu pomiędzy Iranem a Izraelem, a z kolei 17 minut temu również agencja, czy Washington Post, podał informację o tym, że amerykańskie siły zbrojne przechwytują drony w ataku irańskim na Izrael. Amerykańskie siły zbrojne w sobotę zestrzeliły irańskie drony w trakcie irańskiego ataku na Izrael, potwierdzili przedstawiciele amerykańskiego rządu, kiedy
kiedy stwierdzają, że no to jest informacja, która została po prostu w ten sposób podana. Jak to rozumiesz? No to jest w zasadzie półoficjalne potwierdzenie Washington Post. Ale to jest, przepraszam, to ja wejdę od razu w słowo, to jest dokładnie przekaz Al Jazeera. Al Jazeera, ja słuchałam Al Jazeera, więc 2 godziny temu, to jest mniej więcej przekaz Al Jazeera. Przekaz jest taki, że to Izrael rozpoczął tą eskalację właśnie tym uderzeniem z 1 października na Damaszek i na placówkę dyplomatyczną, na konsulat irański. I teraz Iran odpowiada i jakby sytuacja się kończy. No, ale tego w ten sposób tak nie można interpretować, bo sytuacja się nie kończy. Dlatego, że Iran prowadzi wojnę z Izraelem, tylko prowadzi tą wojnę poprzez swoich satelitów. Więc nawet jeżeli Iran, nie wiem, jutro nie wyśle kolejnych dronów do Izraela, czy na stronę Izraela, to myślę, że jest możliwe, to dał sygnał swoim stronnikom, tym organizacjom satelickim typu Hamas, typu Hezbollah, a szczególnie myślę, że tu w tym momencie chodzi o Hamas i o Palestyńczyków, że walczymy dalej. I to jest na pewno taki sygnał. Więc bez względu na to, co mówi oficjalnie misja dyplomatyczna Iranu w ONZ-cie, to ta wojna się nie kończy, bo ona trwa. To nie jest jej początek. To być może jest nowy etap i jakaś poważniejsza eskalacja, ale to nie jest jej początek. Ta wojna zaczęła się 7 października. To jest odsłona akurat tej wojny. Ciąg dalszy tej depeszy, bo w międzyczasie pojawiają się również ostrzeżenia ze strony Iranu skierowane przeciwko, jak rozumiem, przede wszystkim sąsiadom Iranu, że ataki, że udostępnienie terytorium czy przestrzeni powietrznej do zaatakowania Iranu przez Stany Zjednoczone czy inne państwa, przez sam Iran potraktowane zostanie jak atak na Iran. Tak można zrozumieć tę depeszę. Ale ja zacytuję, co dalej pisze Washington Post. Izraelczycy, przepraszam, nie mogą się inaczej dostać do Iranu niż przelatując nad czyimś terytorium, więc to jest zupełnie oczywiste. Jeden z rozmówców gazety Washington Post stwierdził, że amerykańskie siły zbrojne kontynuują zestrzeliwanie irańskich dronów, które wycelowane są w Izrael. Drugi z rozmówców gazety Washington Post stwierdził, że amerykańskie siły zbrojne zestrzeliły przynajmniej jeden tego rodzaju obiekt. Trzeci z kolei, z którym rozmawiał Washington Post, stwierdził, że amerykańskie siły zbrojne namierzają te drony, te pociski i jak pisze dalej Washington Post, wszyscy trzej rozmawiali pod oczywiście warunkiem anonimowości ze względu na wrażliwość tej sprawy. Nie stwierdzili, w jaki dokładnie sposób te drony zostały przechwycone. Amerykańskie siły zbrojne od miesięcy są w regionie i biorą na cel różnego rodzaju obiekty latające w przestrzeni, no tej gorącej przestrzeni tam właśnie. Tomasz Sakiewicz, jak rozumie, jednak te jednoznacznie przekazane sygnały do gazety, która ma globalny zasięg, potwierdzenie zarówno ze strony Wielkiej Brytanii, takie półoficjalne, bo media o tym mówią, no jak i takie półoficjalne potwierdzenie ze strony Stanów Zjednoczonych, że są aktywni tam na miejscu i wspierają Izrael. No to jest takie potężne ostrzeżenie, bo przecież mogliby to robić, nie chwaląc się w tym w tej chwili, ale to jest takie jawne, potężne ostrzeżenie, skończcie tę wojnę, bo będziecie musieli też walczyć z nami. Co do depeszy Iranu, bo to też trzeba pamiętać, że komunikaty dyplomatyczne są często elementem wojny dezinformacyjnej, więc być może Iran rzeczywiście mówi, odpowiadamy na zabicie naszych generałów, no, które było z kolei odpowiedzią na atak Hamasu na Izrael. No ale Iran przedstawia to jako atak na siebie i my teraz to odpowiadamy i chętnie byśmy na tym zakończyli, ale równie dobrze może być to po prostu informacja myląca, która ma rozmontować mobilizację wobec ataku Iranu i ułatwić szybkie przeprowadzenie kolejnych ataków, kiedy już kopuła izraelska będzie nadszarpnięta. Bo przy ogromnych falach ataków i dronów, i rakiet, a być może też artylerii
ze strony już Libanu, gdzie jest Hezbollah. To może się okazać, że po prostu izraelska obrona zacznie przepuszczać i ważnym elementem osłabiania obrony Izraela będzie demontowanie gotowości sojuszników do obrony. Ja przepraszam, Tomku, wejdę w słowo, tylko przekażę informację do naszej reżyserki na koncie, o którym już mówiliśmy, I24 News Français, w francuskojęzycznym serwisie I24 izraelskim. 2 minuty temu pojawiło się nagranie 2 rakiet, które spadają na pustynię Negev. To są zdjęcia, które pokazują no po prostu, że te rakiety w to miejsce przynajmniej dotarły. Na tej pustyni znajdują się również miejsca, w których rozlokowane są izraelskie siły zbrojne. Tam również znajdują się osady, tam również mieszkają ludzie. To są właśnie te nagrania, które w tej chwili widzimy. Tak, mamy już, przepraszam, jest w mediach izraelskich informacja o tym, że beduiński chłopiec 10-letni południowy Izrael, to domyślam się, że to są właśnie te okolice, bo widzę, że został przewieziony do szpitala w Berszebie, został ranny podczas tego ataku, więc tu jest ofiara z miasteczka, z takiego osady beduińskiej, 10-letni chłopiec, jest ta informacja już w mediach izraelskich. Tomasz Sakiewicz kontynuuje to. Ja jeszcze może zanim to nastąpi, to ja jeszcze Katarzynę Gujską poproszę, żeby być może tym, którzy nie orientują się, powiedzieć coś więcej o samej tej pustyni Negev, też o znaczeniu tego bardzo rozległego terenu z perspektywy Izraela i też w jaki sposób to miejsce jest umiejscowione na mapie Izraela. Znaczy, mapę możemy oczywiście pokazać, więc ja myślę, że nie muszę opisywać, gdzie jest pustynia Negev. Natomiast tam jest po prostu, to jest bardzo duży poligon izraelski, dużo baz militarnych. Zresztą takie były też informacje sprzed kilku godzin, że atak Iranu jest przede wszystkim ma być skoncentrowany na obiektach wojskowych. Oczywiście nie wiemy, czy to jest taka opowieść serwowana po prostu opinii publicznej, tak jak to Rosjanie serwują opinii publicznej te swoje kłamstwa o tym, że oni atakują tylko obiekty wojskowe, a wszyscy doskonale wiedzą, że to jest oczywiście jedno wielkie kłamstwo. Natomiast no, taka informacja kilka godzin temu się pojawiła i pustynia Negev. To jest miejsce, w którym znajduje się bardzo dużo jednostek wojskowych Izraela, bardzo dużo no, różnego rodzaju zabezpieczeń, tak to nazwijmy, związanych z obronnością tego państwa. Tomasz Sakiewicz, ta wojna, bo trudno nazwać to inaczej, to samo pytanie, które zadałem Katarzynie Gujskiej, jej wpływ na to, w jaki sposób i na co pozwalać sobie będzie Federacja Rosyjska, bo to są również pytania, które tutaj w sposób oczywisty zadajemy sobie i musimy sobie zadawać. Przede wszystkim Federacja Rosyjska dzisiaj ma pewność, że spora część sił amerykańskich, brytyjskich, ale też pomocy amerykańskiej zostanie rozlokowana na Bliskim Wschodzie, ale też duża część uwagi tych najważniejszych sojuszników Ukrainy. No Polska w zasadzie została trochę na życzenie Ukrainy, trochę po wyborach wymontowana z tej koalicji najważniejszych państw pomagających Ukrainie, przestała być takim widocznym, bo nie widać tej aktywności obecnej dyplomacji, takiej jak była za czasów premiera Morawieckiego. No więc dzisiaj nie dość, że Polska w zasadzie będzie się angażować tak, jak Niemcy na to pozwolą, to teraz jeszcze Amerykanie i Brytyjczycy będą zaangażowani na Bliskim Wschodzie, co Putinowi daje więcej swobody działania. A Ukraińcom mniej środków, i tak mają z tym problem w tej chwili,
żeby walczyć z Rosją. No, na pewno Putin dzisiaj otwiera szampana, widząc to, co się dzieje nad Izraelem. I zdziwiłbym się, gdyby rosyjskie służby w tej operacji nie brały udziału, tak żeby poszerzyć front zaangażowania Zachodu i osłabić możliwości pomocy Ukrainie. Mamy kolejne zdjęcia. Bardzo proszę również naszą reżyserkę, żebyśmy mogli pokazać ujęcia, które pokazuje między innymi brytyjski Times. Tam są zdjęcia kolejnych rakiet spadających na o właśnie, widzimy w tej chwili te zdjęcia. No widać, że w tej chwili po prostu całość tej operacji trwa, no i że właśnie fala przynajmniej tych dronów, o których wiemy, znajduje się już w tej chwili nad Izraelem. Czego można spodziewać się w takim razie dalej? No bo te nadzieje, czy te komunikaty wysyłane przez Iran, że Izrael ma nie odpowiadać na to, co się wydarzyło, no są albo jakąś próbą. Znaczy, nie wydaje mi się to możliwe i prawdopodobne, żeby Izrael nie odpowiedział, ale z drugiej strony Izrael jest w trakcie wojny, którą prowadzi od 7 października, kiedy odpowiedział na atak przeprowadzony właśnie przez Hamas na terytorium czy na własnych terenach. A więc jest już w tej chwili zaangażowany w poważną, dużą operację wojenną. Katarzyna Gujska. No to jest ogromna operacja wojenna, ta, która jest prowadzona na terytorium Gazy. Gaza jest oczywiście niewielkim obszarem, ale tam no, Izrael jest obszarem, jest terenem skrajnie niebezpiecznym dla Izraela. Nigdy wcześniej, poza tą sytuacją, którą teraz obserwujemy, wojska Izraela nie zajęły całej strefy Gazy w taki sposób, żeby były wszędzie. One wchodziły, przecinały strefę Gazy na sektory, ale nigdy nie było tak, że prowadziły operacje na przykład w centrum samego miasta Gaza. Dziś przecież wiemy, że po prostu są i normalnie operują w tym mieście. W zasadzie pozostały tylko okolice już przy granicy z Egiptem, okolice Rafa, Gdzie tam jeszcze izraelskie wojska bezpośrednio nie weszły i nie zarządzają tym terenem, bo pewno to jakieś tam enklawy już są, ale Tomek wspomniał przed chwilą o tym, że na Kremlu otwierają szampana i że rosyjskie służby na pewno są w tej operacji aktywne i oczywiście, że są aktywne, dlatego że wszyscy sojusznicy i satelici Iranu, którzy są w tej wojnie przeciwko Izraelowi aktywni, to są również sojusznicy i satelici w pewnym sensie Federacji Rosyjskiej. No, delegacja Hamasu po uderzeniu na Izrael była przyjmowana w Moskwie. Tak samo Hezbollah ma nieustanny kontakt z Federacją Rosyjską i wiemy o tym, że wszystkie te organizacje są i szkolone, i doposażane, i w rozmaity sposób wspomagane przez Federację Rosyjską. Więc tutaj rzeczywiście ta diagnoza Tomka jest całkowicie zgodna. Tam strzelają korki od szampanów, jest radość, bo to są ich sojusznicy, ich ludzie. Informacje podawane w tej chwili przez kolejne serwisy informacyjne. Czekamy w tej chwili na to, co no mamy w tej chwili kolejną informację, kolejne zdjęcia, które mówią, że pustynia Negev została trafiona, czy na pustyni Negev baza powietrzna
baza sił powietrznych izraelskich trafiona została 7 pociskami balistycznymi. Taką informację podaje na Twitterze Jason J. Smart, dziennikarz, który specjalizuje się w sprawach wojskowych, relacjonuje dla Kijew Post od bardzo dawna wojnę na Ukrainie, umieścił tego rodzaju informacje na swoim koncie. Tak, sprawdzam, czy ta informacja, bo jest ich w tej chwili, no, ale wygląda na to, że ta informacja cały czas znajduje się na koncie tego dziennikarza. Ja może poproszę naszą reżyserkę, żeby wejść na konto w portalu X, Office J Smart. To jest konto, na którym znajdują się 2 filmy, które pokazują w tej chwili zdjęcia i informacje dotyczącą tej sprawy, umieszczone dosłownie kilka minut temu. To jest, tak, to są zdjęcia, które w tej chwili widzimy. Szanowni Państwo, to jest Telewizja Republika. Spójrzmy w tej chwili przez parę chwil z jednej strony na zdjęcia i przekaz bezpośrednio z Tel Awiwu, z drugiej również z dźwiękiem na to, co mamy w zdjęciach z samych tych ataków. Solo tú, además.